Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym kryptoadopcji. Tym razem parę słów, parę moich opinii odnośnie giełdy i odnośnie tego, w jaki sposób wpływa to na adopcję. Oczywiście ciekawa grafika z tego zakresu dostępna na moim Instagramie, także również zapraszam tam, aby prześledzić to sobie na spokojnie w czytelnej wersji offline. Na początku, czym są te giełdy? Giełdy to po prostu internetowe serwisy, na których użytkownicy mogą kupować i sprzedawać kryptowaluty. Możliwe do wykorzystania tam są również mechanizmy takie typowo tradingowe, jak na przykład gra z dźwignią, gdzie do dyspozycji mamy większy kapitał niż rzeczywiście stan salda naszego konta. Niemniej jednak ryzyko tego typu operacji również jest dużo większe. Giełdy jest to tak naprawdę oprogramowanie komputerowe, które steruje płynnością pomiędzy kupującymi i sprzedającymi, umieszczając tego typu zlecenia w tak zwanym order booku, czyli w takim spisie, gdzie te wszystkie oferty jednej i drugiej strony można znaleźć. Giełdy są to prawnie rzecz biorąc praktycznie wszystkie, a na pewno spora większość firmy zarejestrowane w różnych lokalizacjach i tak naprawdę z tego względu, gdzie one są zarejestrowane, w większości przypadków wymagane jest przejście procedury KYC, czyli Know Your Customer, dostawcy tego typu oprogramowania właśnie giełdowego muszą spełnić ten warunek, czyli muszą znać to, kim są ich klienci, stąd też potrzeba właśnie podawania swoich danych, czy też legitymowania się dowodem osobistym, bądź jakimś innym dokumentem potwierdzającym naszą tożsamość. Oczywiście tego typu operacje implementowane są w giełdach typu scentralizowanych. Kolejna sprawa, przykłady, no to jeśli chodzi o przykłady giełd, to Coinbase, Kraken, Binance, BitBay, UOB, czy też Local Bitcoins. Ryzyko, jakie tutaj występuje, przede wszystkim dwie strony tutaj muszą rozważyć to tak zwane ryzyko. Przede wszystkim ryzyko od strony właścicieli giełdy, gdzie tutaj narażona na wszelkiego rodzaju ataki jest cała infrastruktura, jak i oprogramowanie, które właśnie steruje funkcjonalnością giełdy. Z drugiej strony my jako użytkownicy giełd również musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, minimalizować to ryzyko, tym samym zwiększając naszą świadomość o bezpieczeństwie, o tym, jak bezpiecznie korzystać z tego typu oprogramowania, w jaki sposób stosować hasła i wszelkie inne mechanizmy zapewniające nam większe bezpieczeństwo. Odnośnie bezpieczeństwa zapraszam na moim kanale, jest cała playlista przydatnych, konkretnych wskazówek, które można, że tak powiem, wdrożyć zaraz po tym, jak się ich wysłucha i myślę, że to jest rozsądne dosyć podejście. Także zapraszam na tą serię o bezpieczeństwie również. Możliwe nadużycia, tutaj jak wcześniej wspomniałem, często giełdy są atakowane przez cyberprzestępców, wykorzystywane są też do prania pieniędzy. Z tego względu drugim takim mechanizmem chroniących giełdy, jak ich użytkowników przed wszelkimi działalnościami niezgodnymi z prawem jest procedura AML, czyli Anti-Money Laundering, polityka przeciwko praniu brudnych pieniędzy. W którą stronę idzie trend? Tak naprawdę moim zdaniem giełdy będą szły w stronę zdecentralizowanych platform, czyli platform sterowanych smart kontraktami, gdzie to smart kontrakty regulują płynność, łączą ze sobą kupujących ze sprzedającymi i nie mamy tutaj tego tak zwanego pośrednika zaufanej trzeciej strony w postaci właśnie dostawcy oprogramowania giełdowego, które to czasami, a nawet często podatne jest na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Drugim takim popularnym trendem jest wymiana peer-to-peer, tak zwana może już poza giełdowa,
czasami też OTC. Niemniej jednak myślę, że funkcjonalność giełd nadal będzie funkcjonować. Powoli będziemy przechodzić w zdecentralizowane rozwiązania. Natomiast inne formy wymiany kryptowalut między sobą to właśnie metody peer-to-peer czy też OTC. I to wszystko, jeśli chodzi o giełdy w tym odcinku. To wszystko na temat kryptoadopcji. Zapraszam do kolejnych z tych filmów i do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję, cześć.